Artur Szpilka pojawił się w Hiszpanii, ważył 116 kg, później 118 kg, kiedy trener Roman Anucin powiedział, zobaczyłem go, stwierdziłem, że tutaj trzeba będzie chyba przesunąć to wszystko w czasie, a on zdążył zrzucić 16 kg, 102,5, tyle waży Artur. To już przyjął dwa bardzo mocne prawe proste. Fabio Tujak, on we Włoszech znany jest bardziej z kariery politycznej niż sportowej. Sympatyzował ze skrajnie prawicową partią Forza Nuovo. Jest radnym w mieście Triestre i w zasadzie miał już kończyć karierę. Pojawiła się ta oferta. Powiedział, że przygotowywał się bardzo sumiennie, bo ma nadzieję tutaj zaprezentować kawałek swoich możliwości, ale póki co absolutnie dominuje w ringu Szpilka. Idealnie, prawa ręka i prawy prosty, prawy sierpowy, zagarniający taki, wchodzi to wszystko między szeroko rozstawione ręce Fabio Tujaka. Fabio Tujak, radny z miasta Triest, będąc członkiem ligi, wygrał mandat radnego, ależ piękny, kolejny, prawy prosty, już jest na deskach Fabio Tujak. Kontra z lewej ręki, mocno wyprowadzony cios przez Szpilkę. Pada na deski Fabio Tujak i chyba będzie miał problem z tym, żeby się podnieść. O, podniósł się, stanie. A będzie kontynuował ten pojedynek. Jeszcze minuta i 46 sekund do końca pierwszej rundy. Marek Materla pokazuje Arturowi, żeby ten się nigdzie nie śpieszył, żeby spokojnie sobie budował pozycję do kolejnych mocnych ataków. Cios na dół i Tujak drugi raz na deskach. Koniec po walce Artura Szpilki. No, jeżeli chciał się odbudować, to zrobił to błyskawicznie. Podbudowniczy w ekspresowym tempie tak naprawdę Artur Szpilka. Minionym po brzegi właśnie w stadionie. To byłoby coś pięknego. Zobaczymy teraz te akcje kończące. Tutaj w zasadzie nawet trudno było doszukać się ciosu. Myślę, że najzwyczajniej ze strachu już Fabio Tujak padł. Tutaj był mocny, prawie prosty, wyprowadzony przez Artura Szpilkę. Dużo lżejszy niż w ostatnich walkach. W zasadzie taką wagę wnosił ostatni raz na pojedynek z Adamem Kownackim. Ten zaskakująco przegrany przez niego. Piotrek, powiedzmy otwarcie, że jeżeli chodzi o aspekt sportowy tego pojedynku, to on jest drugoplanowy. Tutaj chodziło o coś zupełnie innego w tej walce. Stąd też rywal słaby, stąd też właśnie to potrzebne, efektowne zwycięstwo z takiego mentalnego punktu widzenia dla Artura Szpilki. Ta kariera Szpilki różnie przebiegała, bo 10 lat temu miał boksować w Łodzi z Wojciechem Bartnikiem w kategorii junior ciężkiej, ale tuż po ceremonii ważenia został zatrzymany przez policję. Trafił za kratki, spędził w kryminale półtora roku. To zupełnie odmieniło jego karierę, bo potem wyszedł już jako nienaturalny pięściarz w kategorii ciężkiej. Mija dekada, no i zobaczymy, jakie będą te zmiany w życiu, w sportowej karierze Artura Szpilki, bo...